Węgry, taniesze paliwo nie dla cudzoziemców Węgry, taniesza benzyna nie dla cudzoziemców Na Węgrzech wyłącznie kierowcy na węgierskich tablicach rejestracyjnych będą mogli zatankować samochód w niższej cenie, powiadomił szef kancelarii i premiera Węgier Gerger Gulas. Obecnie taniesza benzyna zachęca mieszkańców terenów pogranicznych do tankowania na Węgrzech, dlatego władza postanowiła ukrócić turystykę paliwową. Szef kancelarii i premiera Węgier, Gerger Gulias, podczas konferencji prasowej powiedział, że na Węgrzech można było dotąd tankować po najniższej cenie w Europie, i dlatego szczególnie w rejonach przygranicznych powstało zjawisko turystyki paliwowej, zagrażając zaopatrzeniu w benzynę. Węgry wprowadziły w połowie listopada 2021 roku limit cen na paliwo w celu ograniczenia obciążeń finansowych ludności w sytuacji, gdy rośnie inflacja. Obecnie cena benzyny 95-oktanowej oraz zwykłego oleju opałowego nie może przekraczać 480 forintów 5,63 zł za litr. Taniesza benzyna tylko dla Węgrów według Góry Asa kierowcy dopuszczali się nadużyć w związku z różnicą cen paliw na Węgrzech i w innych krajach, gdzie za litr benzyny trzeba zapłacić znacznie więcej. Dlatego zdecydowano się wyłączyć kierowców samochodów zarejestrowanych za granicą z możliwości kupna taniejszych paliw. Cudzoziemcy będą nadal mogli tankować na Węgrzech, ale po cenie rynkowej. Benzyna w Rosji najtaniej o 2016 roku w związku z sankcjami i ograniczonymi możliwościami eksportowymi ceny benzyny w Rosji spadły do poziomów z 2016 roku. Nawet podczas pandemii paliwo nie było tak tanie. Rosyjskie firmy starają się prowadzić normalną produkcję w rafineriach, by nie zostać zmuszonym do ograniczenia wydobycia ropy.